Hej czołem, dzisiaj o tym, że wojsko ma problem, a chodzi konkretnie o to, że ma za dużo chętnych do produkcji mięsa armatniego. Wszyscy chcieliby być mięsem armatnim, się okazuje, ale przy okazji tej kwestii możemy sobie również powiedzieć, ile kosztuje takie szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, bo przy okazji też tutaj padły ilości osób, które już zostały przeszkolone i budżet oczywiście MON-u się zwiększa. Chcą przeszkolić więcej osób. No i zacytuję też naszych majstrów. Dlaczego majstrów? Ponieważ ostatnio również bardzo często jest cytowany wicemajster Obrony Narodowej, czyli pan Tomczyk, ten taki sympatyczny chłopczyk, który też się czasem wypowiada. I powiem wam, on ma duże pojęcie o wojsku. Tak duże jak sam majster, czyli można powiedzieć żadnego, oczywiście żartuje, po samych wypowiedziach widać, że jest oderwany od rzeczywistości. Gdzieś coś widział, gdzieś coś słyszał, wie, że coś tam bije, ale nie wie w którym kościele, nie? Dzwony biją, nie wiadomo w którym kościele. No tak to mniej więcej po omacku, błądzą po omacku. Jeden, drugi, jeden ślepy głuchego prowadzi, czy tam odwrotnie. Ale okej, zaczniemy sobie może od tego, że właśnie wojsko ma ten problem. Za dużo chętnych na szkolenie. Co to się stało? Chcieli mieć armię 300-tysięczną, 400-tysięczną. Nawet chyba ktoś wspominał o półmilionowej armii. A teraz się okazuje, że mają za dużo chętnych na dobrowolną. I co zrobić? No i co? Przede wszystkim mundurów nadal brakuje. I to jest dziwne w tej koncepcji, bo tak, chcą ludzi szkolić. A problem z mundurami, podstawowy problem, ja nie wiem. To jest jakiś kabaret. 3 lata już mają problem z mundurami. To nie jest nowy problem. I przez 3 lata nie są w stanie się z tym uporać. Wcześniej pisowcy, chodził ten Błaszczak, dziwił i nie wydziwił. Teraz Kosiniak-Kamysz wiedział, jaki jest burdel. Znaczy, nie wiedział, przecież on nie zna się na tym wojsku. To skąd miał wiedzieć? No, ale przejął to wszystko i też chodzi, dziwi. Czołgi zamawiamy, wszystko zamawiamy, mundurów oczywiście nie ma, albo chodzimy w podartych, albo w używanych, albo w jakichś tam używanych butach. No generalnie jesteśmy w NATO, tak? Jesteśmy w NATO, chodzimy w takich mundurach, a nie innych. Także pytanie kolejne, co z operacją Szpej? Bo generał Kukuła mówił o operacji Szpej, że wojsko teraz przygotowują przetargi, no ale oczywiście na gadaniu się skończyło, sprawa przycichła i z tej operacji Szpej kolejny miesiąc mija, a tu nic nie wiadomo. Czy to jest takie trudne iść, zamówić i zrealizować zamówienie? No chyba bardzo trudne. Lepiej przeznaczać pieniądze oczywiście na fikcyjne szkolenia, które mają na celu produkcję mięsa armatniego, ale ogólnie ja tu nie będę się wymądrzał, żeby nie było, że tylko krytykuję, ale też chciałbym dać radę jakąś radę dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Darmowa rada, może jak się sprawdzi, to dostanę jakąś fuchę w ministerstwie jako tam doradca, nie? Bo pomysł jest genialny. Jeżeli macie za dużo mięsa armatniego, za dużo chętnych, to zróbcie dwuzmianowość. Dwuzmianowość i od razu odejdzie kwestia mundurów. Pierwsza zmiana sobie przyjdzie na 7 do 15 dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Druga zmiana od 15, 8 godzin, tam do którejś tam, nie wiem, do której to wypada, 15 do 22, tak? Czy, no jakoś tak, czy tam trzeciej nawet. No, bez znaczenia. Na 2 zmiany to zróbmy i uroczyste przekazanie mundurów na placu apelowym. Tak, 1 zmiana, ta, która zdaje służbę, o godzinie 15 spotykają się na placu apelowym. 2 zmiana przychodzi, uroczyste przekazanie mundurów dla kolejnej zmiany. Problem z mundurami rozwiązany? Rozwiązany. No gratuluję, genialne hasło. Hasło Wojska Polskiego. Two soldiers, one uniform. O. No trzeba się z tego śmiać, bo skoro takie bzdury, takie głupoty robią, nabrali tych ludzi na potęgę posępnego czerepu, nie wiedzą co z nimi robić, twierdzą, że mają teraz za dużo tych ludzi, za dużo mięsa armatniego, nie? Ogólnie teraz to nawet przestali przyjmować na zawodowych, no bo już nie wiadomo, co z tą dobrowolną robić. Jeszcze tam pojedyncze sztuki, ci co mają znajomości to oczywiście dostaną etaty, ale ci bez znajomości to już etatów nie dostaną w wojsku na zawodowego, także jeżeli ktoś ma ochotę iść na akcje, wakacje z wojskiem i liczy na to, że dostanie później etat na zawodowego, no to nie dostanie. Zresztą jak posłuchacie zaraz wypowiedzi naszych majstrów, to się można po prostu załamać, nie? Także tutaj problem, kwestia z przyjmowaniem na zawodowych już jest. Także wajcha zaciągnięta, na zawodowych nie przyjmują, ale na dobrowolną, ta wakacje z wojskiem, budżety zwiększone, produkcja armatniego mięsa jest, zwłaszcza że nie chcą realizować szkolenia specjalistycznego. I może sobie przypomnijmy dla tych, którzy nie wiedzą, na czym polega dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. 27 dni szkolenia podstawowego, później do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego. I szkolenie specjalistyczne, nie wiem dlaczego nie jest realizowane, ale na pewno nie jest realizowane we wszystkich jednostkach. Być może w niektórych jest realizowane, nie chcę uogólniać, bo oczywiście standardu jednego w Wojsku Polskim nie ma. I tak, niektórych ludzi troszkę wydymali z tą akcją wakacje z wojskiem, ponieważ poszli do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, no i szkolenie podstawowe się skończyło, no i pach, cześć, czekaj na wezwanie z WCR-u, jesteś teraz w rezerwie pasywnej, nie? I no niestety 27 dni szkolenia, przysięga oczywiście, jesteś pełnoprawnym żołnierzem rezerwy pasywnej, możesz być wzwany na szkolenie, na obowiązkowe już teraz szkolenia żołnierzy rezerwy, dostaniesz z WCR-u przydział mobilizacyjny do konkretnej jednostki i w razie W będziesz mięsem armatnim, bo oni nie potrzebują specjalistów, oni potrzebują mięcho armatnie, człowieka, który wie, jak załadować amunicję do magazynka, podpiąć magazynek, przeładować i żeby wiedział, w którym kierunku strzelać. Nawet nie musi celnie strzelać, aby był huk. No takie mam wrażenie po tym wszystkim, co się dzieje. Za dużo mięsa armatniego, mają za dużo. Był plan na 34 550 osób, żeby przeszkolić. Już przeszkolili, chyba zwiększyli, albo już przeszkolili 44 550. Jedziemy, robimy mięcho armatnie. Czy to jest rozsądne? No nie wiem, czy to jest rozsądne, nie? Dlaczego nie chcą realizować tego szkolenia specjalistycznego? No powodów jest kilka. Mianowicie jeden z powodów jest taki, że trzeba by było tym ludziom płacić. A celem nie jest wyszkolenie specjalistów. Płacą, mówią, że na rękę płacą 6 000, ale to nie jest 6 000. To tam różnie bywa. Tam jest 5 z kawałkiem konkretnie, no ale bez znaczenia. Te 5 z kawałkiem, ludzie się kuszą na to, idą na to szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, idą na to szkolenie podstawowe, specjalistyczne nie jest realizowane, bo po co realizować specjalistyczne, po co ludzi utrzymywać przez 11 miesięcy? Nie o to nam chodzi, tak? Nie taki mamy cel. Druga sprawa, jeżeli mieliby realizować te szkolenie specjalistyczne, to by musieli zaangażować wojsko zawodowe do tego, a wojsko zawodowe już w tej chwili ma problemy, żeby udźwignąć wakacje z wojskiem, tak? Bo jest sezon urlopowy, a żołnierze muszą wykorzystywać nie tylko urlopy, ale również zaległe urlopy z poprzednich lat, bo oczywiście granica, srica i inne bzdury, no wiem, jakie są realia, tak? Że żołnierze mają niewykorzystane urlopy, dodatkowo nadgodziny muszą wykorzystywać, no a tutaj postanowiono zrobić wakacje z wojskiem. Sezon urlopowy, wakacje z wojskiem. Fajnie, wszyscy się cieszą. Żołnierze zawodowi są normalnie podekscytowani. Jeszcze przysięga oczywiście w sobotę, w niedzielę, co generuje kolejne nadgodziny. No fajnie, generalnie jest fajnie. Także to jest kolejny powód, dlaczego nie realizują szkolenia specjalistycznego, bo wydaje mi się, że jednostki wojskowe nie mają po prostu, jak to się ładnie mówi, sił i środków, żeby to zrobić. No i MON nie ma pieniędzy. Pieniądze są po to, żeby produkować mięso armatnie. Nie jest celem zrobić z żołnierza specjalistę. Typu przeciwlotnika, czy chemika, czy logistyka, czy nawet tego cholernego z mechola, który by potrafił obsługiwać karabin maszynowy albo granatnik przeciwpancerny. Nie, on ma obsługiwać tylko beryla, kałacha albo grota. Umieć podpiąć magazynek. To jest produkcja mięsa armatniego. Ale powołajmy się oczywiście na źródło wydarzenia.interia.pl. Całość macie w opisie pod filmem. Czytamy sobie. Wojsko Polskie zastanawia się, jak wykorzystać zwiększone zainteresowanie ochotników. No jak wykorzystać? Przeszkolić, odesłać do WCR-u. Mięso armatnie jest. No. Wypłacić kasę, przecież nam o to chodzi. Ludzie chcą się szkolić, chcą służyć, więc szukamy dla nich dobrej drogi, mówi Interi wiceszef MON Cezary Tomczyk. Mamy wielki dylemat, nie ukrywa natomiast generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jak ten dylemat rozwiązać? O opinię poprosiliśmy generałów w stanie spoczynku. Tutaj nie będę już się powoływał na generałów, bo tam generał Pacek się chyba wypowiada, generał Polko, także odsyłam do całości artykułu, możecie zobaczyć i co oni mają na ten temat do powiedzenia. Zainteresowanie wojskiem w Polsce w ostatnich miesiącach jest ogromne. Do tego stopnia, że MON musiało zwiększyć limity przyjęć do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej o 10 tysięcy. Z 34 550 do 44 550 osób. I teraz łatwo sobie policzyć, ile to wszystko kosztuje. Samo uposażenie liczymy sobie, tak? 44 550 razy 6 tysięcy złotych. No to jest 267 milionów 300 tysięcy miesięcznie. Także no nie dziwcie się, że wojsko nie chce szkolić, nie chce realizować szkolenia specjalistycznego, bo jakby mieli realizować szkolenie specjalistyczne, to wtedy te 267 baniek by trzeba było pomnożyć razy 12, co dałoby grubo ponad 3 miliardy złotych w skali roku. Do tego oczywiście wyżywienie. Dziennie 37 zł razy 27 dni, to policzmy sobie miesiąc, i razy 44 550 osób. To jest 36 baniek miesięcznie. I dlatego nie będziemy realizować szkolenia specjalistycznego. Chodzi nam tylko o mięso armatnie. Plus do tego oczywiście zakwaterowanie, amunicja, sprzęt, paliwo, media, bo też muszą być zakwaterowani. Światełko musi świecić, żeby ten żołnierz się regulaminów mógł uczyć. Także jest wesoło. Wszystko po to, żeby wyszkolić jedynie mięso armatnie. No to jest... No szkoda tych ludzi, no ale jak nie mają innego pomysłu na to, żeby dorobić sobie w wakacje, to niech idą do wojska. Ja nie jestem przeciwny, jeszcze raz powtórzę, nie jestem przeciwny temu, żeby nawet wojsko było obowiązkowe. No ale nie róbmy z ludzi wariatów, chociaż... Może i to dobrze, że robią z ludzi wariatów. Może są na tyle... Dobra, nie rozwijajmy tego tematu. Czytajmy sobie dalej. Jak natomiast przekazano na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, pierwotne plany rekrutacyjne na cały 2024 rok zostały zrealizowane już w lipcu. Czyli już w lipcu mieli te 34 tysiące, czy już 44 tysiące. Zostałyby zrealizowane w lipcu, ale zwiększyliśmy finansowanie o 300 milionów złotych po to, żeby rekrutować ludzi przez cały czas. Jesteśmy w innej sytuacji, bo ludzie chcą się szkolić, chcą służyć, więc szukamy dla nich innej drogi. Uściśla w rozmowie z Interią wiceszef MON Cezary Tomczyk. Panie Cezary, oni nie chcą się szkolić, nie chcą służyć, oni chcą na wakacje sobie przyjść, dorobić 6 koła, no. Zamiast jechać nad morze i lody kręcić, nie? No, ale szkolić, wyposażenia nie ma, mundurów nie ma. To mnie najbardziej wkurza, że tak. No to jest podejście do człowieka, nie? To ewidentne mówienie, ty jesteś tylko mięsem armatnim, ubieraj te używane mundury, używane buty i tak dalej. Nie wszędzie, w niektórych miejscach są, oczywiście mam potwierdzenie, byłem osobiście świadkiem, że dostawali nowe. No ale po szkoleniu to nawet bieliznę muszą zdawać do mundurówki. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję kilka tygodni temu o wyasygnowaniu specjalnych środków około 300 milionów złotych na dodatkową rekrutację. Limity są wyższe od założeń poprzedniego rządu, ale i tak proponujemy coś ekstra. Proponujemy zupełnie nowe, inne i nowe formy przystąpienia do służby, które jednocześnie pozwalają zwiększyć rezerwę. Przykładem mogą być wakacje z wojskiem, ale zobaczcie, zdradza się, bo on ewidentnie mówi, że pomaga, że to pozwala zwiększyć rezerwę i na tym to polega. Jest to jakiś pomysł, ponieważ być może teraz już na szkolenie żołnierzy rezerwy nie będą wzywali 40, 50 i 60-latków czasami, bo też takie przypadki były, że chłop 60 lat i go wezwali na szkolenie żołnierzy rezerwy. Być może teraz będą wzywali tych młodych po szkole średniej, po studiach, świeżo co przed 30, żeby chociaż byli na te obowiązkowe ćwiczenia rezerwy. Także bardzo wiele osób się obudzi z ręką w nocniku, że złożyłem przysięgę, odbyłem miesiąc czasu szkolenia podstawowego, a teraz wojsko mnie wzywa na obowiązkowe szkolenia. No, będzie zdziwienie, podejrzewam, w wielu wypadkach, no ale sami chcieli. Nie każdy musi być żołnierzem zawodowym, to jeszcze oczywiście nasz majster mówi. Ważne, żeby ludzie się szkolili. Chodzi o to, by państwo mogło przeszkolić możliwie jak największą liczbę potencjalnych żołnierzy. Tak, by byli częścią żelaznej rezerwy kraju. Tak, chodzi o to, żeby byli częścią żelaznej rezerwy mięsa armatniego. No, mówmy wprost. A nie, tu podkreśla minister Tomczyk, to podkreślił akurat. No, także minister Tomczyk tutaj mówi... Na początku było pisane, że minister obrony narodowej podjął decyzję, a tutaj, że minister Tomczyk. Dobra, no bez znaczenia. No, czy to jeden majster, czy drugi. Okej. Wakacje z wojskiem to najnowszy pomysł. To oferta skierowana głównie do studentów, którzy mogą szkolić się w wojsku przez 27 dni podczas wakacji. Na przykład w lipcu lub sierpniu otrzymują wtedy uposażenie. Panie wicemajster. No, to jest oderwany troszkę. No, żołd otrzymują. No, w wysokości 6000 zł na rękę. A dodatkowo mogą wybrać miejsce i czas szkolenia, bo dostępna jest baza 70 lokacji i 3 turnusy. Co więcej, tacy ochotnicy po 5 latach studiów mogą zostać oficerami. Myli, jak to mówiąc, kija z ogórem. Już nie chcę brzydko mówić. Mogą zostać oficerami w stopniu porucznika, oczywiście, o ile będą się szkolić przez całe studia. I to jest pomylenie kija z ogórem. Jakie wakacje z wojskiem? Gdzie mamy wakacje z wojskiem, a gdzie mamy nabór do szkoły oficerskiej? To jest pomylenie kija z ogórem, naprawdę. On nie wie, co mówi. Wakacje z wojskiem to jest program miesięczny dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na 27 dni. Po wakacjach z wojskiem, jeżeli chcesz iść do szkoły oficerskiej, to ewentualnie w przyszłym roku, jak masz ochotę. Ale to trzeba przede wszystkim zdać maturę i w miarę dobrze zdać, żeby się dostać do tej szkoły oficerskiej, a nie, że 5 lat studiów i dostaniesz porucznika. No chyba, że po 5 latach z cywilnych studiów zrobisz sobie kurs rwania czereśni, to też zostaniesz. No i właśnie, powiedział o stopniu porucznika, podporucznika. No dobra, ale już nie wchodźmy w szczegóły. Spektrum wyboru jest więc bardzo szerokie. O, spektrum wyboru, dobra. Patrzcie, teraz będzie spektrum wyboru. Poza wakacjami z wojskiem ochotnicy mają też do wyboru inne programy. Trenuj z wojskiem, weekendy z wojskiem, Wojska Obrony Terytorialnej, gotuj z wojskiem. Kurde, nowy program MON będzie. Ale to jest mój pomysł, sorry, tego tutaj nie ma. To jest, tak mi od razu wpadło do głowy, nie? Że trenuj z wojskiem, weekendy z wojskiem, gotuj z wojskiem. Program dla logistyków. Nie no, to się nadaje do ministerstwa. Cholera. Ja wam będę pomysły podsumował. Gotuj z wojskiem, trenuj z wojskiem, wakacje z wojskiem. Co tam może być jeszcze? Zabawy z wojskiem. Nie wiem. Coś na pewno byśmy wymyślili, nie? A dalej. Wojska Obrony Terytorialnej. Służbę przygotowawczą? Panie wicemajster, co pan, jaką służbę przygotowawczą? To powróciła służba przygotowawcza? Cholera, chyba jestem w tyle. Albo jestem w tyle, albo pan Cezary Tomczyk, wicemajster, to jest oderwany troszkę od rzeczywistości, bo kiedyś funkcjonowała służba przygotowawcza, ale służba przygotowawcza została zastąpiona przez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Nic o służbie przygotowawczej chyba nie ma w ustawie o obronie ojczyzny, ale widocznie jeszcze pan wicemajster, no, kazali mu, może by na kartce miał napisane, trenuj z wojskiem, weekendy z wojskiem, wszystko z wojskiem, służbę przygotowawczą, zawodową, dobrowolną. Każdy może wybrać, co jest dla niego najlepsze. Tylko tak, trenuj z wojskiem to jest program dla cywili. Weekendy z wojskiem, było coś takiego? Może i było. To też jest program dla cywili. Że idziesz do jednostki wojskowej i masz tam grochóweczkę, tralalala, najlepszych instruktorów. Pokazują taki PR-owy chwyt marketingowy, nie? Żeby pokazać, że wojsko jest super ekstra. No ale te gotuj z wojskiem to by było fajne, nie? Zresztą napiszcie w komentarzu, jakie macie inne pomysły na programy z wojskiem. Podsuniemy majstrowi, a niech ma. Darmowe podpowiedzi. Ode mnie jest gotuj z wojskiem. Może jeszcze ten. Dobra, później będę wymyślał. Co mówi generał Kukuła na ten temat? Tak obszerna oferta sprawia, że młodzi ludzie garną się do wojska. Zwiększenie limitu przyjęć i zwiększenie finansowania to jednak nie wszystko. Jak tłumaczył na konferencji prasowej generał Wiesław Kukuła, czyli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, liczba ochotników jest nadspodziewanie duża, co powoduje dodatkowe koszty. Widzicie, o koszty chodzi. Generał zastanawia się, czy skorzystać z nadarzającej się okazji i zwerbować większą liczbę ochotników, czy może lepiej mimo wszystko iść zgodnie z planem, czyli wojskowymi strategiami długookresowymi, które zakładają wyraźny wzrost liczby żołnierzy, ale nie na tak krótkim czasie. Tam będziecie się pierdzielić na potęgę posępnego czerepu, szkolić wszystkich, dwuzmianowość, przekazanie mundurów, uroczyste przekazanie mundurów na placu apelowym o 15:00. Nie ma co się pierdzielić. Jeszcze ludzie zorientują się, że to jest rzeczywiście ściemka i nie będą chcieli przyjść. A póki chcą przychodzić, to trzeba przeszkolić, to produkcja musi być. Ludzie czy wyposażenie? Jak alokować środki? To wielki dylemat i na ten temat toczy się ostra dyskusja wewnątrz resortu obrony, mówił generał Kukuła. A tam wyposażenie. Ludzie se jakoś poradzą w tych zużytych mundurach, to tam będziecie patrzeli na ludzi. Po co kupować wyposażenie? Trzeba się przeszkolić. Dobra, i na koniec majster. Dlaczego jest tylu chętnych, nam majster odpowiada. Czyli tygrysek nasz ukochany. W wojsku nie ma żadnych problemów z ochotnikami. Czasem brakuje ich w innych służbach, ale nie brakuje ich w wojsku. Ciekawe dlaczego. Wynika to m.in. z tego, że zwiększyliśmy pensję o 20%. Jedną z pierwszych decyzji nowego rządu. Zmieniliśmy też system dodatków w wojsku, szczególnie wśród pilotów i obsługi naziemnej. Dzisiaj wojsko jest bardzo konkurencyjne, również względem rynku cywilnego. Warto pamiętać, że najważniejszym czynnikiem, który pozwala rekrutować ochotników, jest głębokie poczucie patriotyzmu i chęć służenia krajowi, podkreśla minister. No, niestety, panie majster, najważniejszym czynnikiem są jednak pieniądze, bo poczuciem patriotyzmu i chęcią służenia krajowi to jeszcze nikt rodziny nie wyżywił. A jak pan na pewno zwrócił uwagę, bardzo wielu chętnych jest w przedziale tam po 30 też, po 40 się zdarzają, gdzie mówią, cholera, po co ja mam u prywaciarza robić za najniższą krajową w jakimś markecie, sklepie, stacji benzynowej albo gdziekolwiek, jak mogę sobie zrobić urlop od normalnej pracy i przyjść szósteczkę na rączkę przytulić, nie? A być może nawet się dostać do zawodowego wojska, chociaż z zawodowym wojskiem jest coraz trudniej, żeby się przyjąć. Oczywiście, jeżeli pójdziecie na szkołę podoficerską, to macie zagwarantowane, że po szkole podoficerskiej czy uczelni wojskowej, szkole oficerskiej, to macie zagwarantowane, że będziecie żołnierzem zawodowym. A jeżeli chodzi o dobrowolną, to niekoniecznie was przyjmą na tego szeregowego zawodowego. No już coraz więcej informacji dostaję właśnie takich, że wajcha jest zaciągnięta i nie będziemy przyjmować. Myślę, że jeszcze gdzieś tam miejsca na zmechu na pewno się znajdą. Ale na zmech to nikt nie chce iść, bo zmech to pech z kolei. Także piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, jakie jest wasze podejście do tego. Czy to robienie w jajo tych ludzi i to jest produkcja mięsa armatniego, czy co o tym myślicie. Na koniec dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny, udostępnijcie, subskrybujcie, a jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem oprócz linków źródłowych macie również różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym i oglądającym serdecznie dziękuję, a na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.